Co za paskudnie czysty dzień. Dryn, 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 dryn. Ktoś dzwoni. Halo? Małgonia przy telefonie. Oczywiście. Już biegnę. Chodźcie, lecimy. Perfekcyjna pani idzie w stronę perfekcyjnego brudu. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Jeśli w waszym domu męczą was wasze brudne naczynia oraz brzydzicie się wody i płynu do naczyń, to nic cudnego. Wyjdźcie te i kupcie nowe. Co za problem? No zobaczmy, co wy tutaj macie. Jak tutaj jest, butelki porozkładane, niedopijane, kwiatki ledwo żywe. Spójrzcie na to państwo. Lakier do włosów, to nie jest miejsce na... Słuchajcie, ramki z jakimiś randomami, frajerami, to jest do wyrzucenia. Kosmetyki, papierki. Ja naprawdę nie wiem, czy tutaj w ogóle dadzą radę to ogarnąć. To jest taki syf, że ja się łapę za głowę. Ja wychodzę z siebie i staję obok, naprawdę. No sprawdźmy, zobaczmy, jak to jest posprzątane. Masakra, spójrzcie państwo. To jest tragedia. To jest tragedia. Jak można do takiego stanu dopuścić? Jak można do takiego stanu dopuścić? Moja droga, nie udowodniłaś nam, że zasługujesz na miano perfekcyjnej damy domu. Proszę cię, oddaj mi perły, spakuj się i wyjedź z pałacu w Radziejowicach. Ojej, pojebała mi się programem, przepraszam państwa. Mam radę na brudne kieliszki. A, nie chwila. To już było. Spójrzcie sami, krzesła nie są odpowiednimi rzeczami na trzymanie garderoby, a tym bardziej jeśli jest to w kuchni, albo w, o proszę, brudna bielizna, śmierdzi wczorajszym moczem. O, sorry, Magda mi się zrobiła. Będą mieli najwyżej więcej do roboty, dostaną w takim razie dwa odkurzacze, nie jeden. Goście przychodzą za 5 minut, a wy nadal jesteście nieumalowane. Mam na to genialny sposób. Idź do drzwi, zamknij je na klucz i jeśli goście będą pukać, udawaj, że nie macie w domu. Wtem szybko odejdą i cały wieczór będziecie mieć tylko dla siebie. Okej, kochani, teraz zajrzyjmy do łazienki i zobaczymy, jak tutaj gospodarze tego domowstwa pilnują porządku. Chryste, panie! Jest! To jest tragedia. Boż, słuchajcie, kwas wypala mi oczy. To jest tragedia. Jak można dopuścić do takiego nieporządku? Ja Boże, tu nawet jakieś szczury leżą. Słuchajcie, Boże, oni nawet trzymają w zlewie karpia. A przecież Wigilia dopiero za kilka miesięcy. To jest tragedia, kochani. Ja nie wiem, czy dadzą radę to ogarnąć. Nie wiem. W twoim domu są porozrzucane różne dziwne rzeczy i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Mam na to kolejny wspaniały sposób. Weź oto takie białe prześcieradło i przykryj je na to. Tym goście, którzy będą przychodzili, będą myśleli, że kochasz święta cały rok. Spójrzcie moi drodzy, tutaj się odbywał właśnie nielegalny zakład makijażowy. Jak wiecie, jesteśmy pozamykani i nie można prowadzić żadnych interesów kosmetycznych. A z jadalni zrobił się salon kosmetyczny u Joli. To jest tragedia, takie produkty powinny mieć swoje miejsce na regałach, toaletkach, ja nie wiem. Czy ludzie są pierdolnięci na łeb? Czy was wszystkich pojebało? Wy zjebane p***ony? Weźcie się. Posprzątajcie wasze p***e, jakbyście byli nie wiadomo kim, co służącą, żeby mieć służącą, to trzeba być Małgosią, a nie jakąś. W twoim mieszkaniu panuje nieład i nieporządek. Mam na to sposób. Załóż kurtkę. Miej wy... i wyjdź z mieszkania. Kup nowe.
Czy to jest, kochani, naprawdę aż tak trudne posprzątać kuchenkę domową, na której podaje się danie obiadowe, nie żebym ja gotowała, bo ja chodzę do restauracji, ale jak można stawić kuchenkę w takim stanie, kochani? Używamy takiego oto pistoletu, którego dostajecie od Jarego, ponieważ jesteście odlotowymi agentkami. Wyobrażamy sobie, że jest śmigus dyngus. Zostawiamy to na 15-16 godzin i poczekamy, aż nasz stary się skapnie i sam to posprząta. Takie trudne. Przyłapałaś właśnie swojego męża na pisaniu z inną kobietą i podejrzewasz, że ma romans? Mam na to sposób. Przyda nam się lakier do włosów oraz ta oto zapalniczka. Bierzemy ogień, podchodzimy do niego i spalamy mu grzywkę. To jest, słuchajcie, tragedia. Ja już nie mam słów, nie wiem, jak to skomentować. Ja powiem wam szczerze, wkurwiłam się. To jest naprawdę tragedia. Jak można dopuścić się życia w takiej melinie? Ja się tym zajmę. Zacznijmy od generalnych porządków. Do wyjebania, do wyjebania. Ale panie Małgosiu, my to posprzątamy, proszę. Nie mów do mnie teraz! Przepraszam. Tak trudno wziąć wór, wsadzić, nie wsadzać małe kotki z piwnicy czy pieski, bo się oszczeniły, tylko brać wór i do jakieś niepotrzebne rzeczy. O, proszę, to używa głowy? Ja bym tego nawet psu nie dała. Tu wy jesteś, o proszę, kosmetyczne rzeczy, okulary, podrabiane Chińczyk, nie Gucci jak moje. Fryzjerstwo tutaj się też odbywa, kochani, to jest tragedia. Ja uważam, że to, jak ludzie postępują, że to nie ma sensu. To, co ja mówię teraz, nie ma sensu i teraz mówię po prostu, bo nie wiem, co powiedzieć, ale wy słuchacie i myślicie, że jest śmiesznie. Także ja idę wypić ten wór i mam nadzieję, że jak wrócę, to mieszkańcy posprzątają, że będzie tak czysto, że ja się będę mogła przejrzeć w powietrzu. W twojej sypialni jest taki bałagan, że wystarczy już tylko nastrać na środku. Nie krępuj się, zrób to. Dajcie mi 15 minut. Boże, co to jest? Jak można tak w takim to by sobie nawet wzięło. O, to też są fajne, po co mi to? Tak tego nie używają. Chyba śmierdzą. Nawet się nie skapną frajerzy. O, to też w sumie wyznaję. Ojejku, żeby nikt nie usłyszał. Zasłona dymna! Oj, coś tu się za czysto zrobiło. Zobaczmy, jak gospodarze dbają o produkty żywnościowe w lodówce. No, powiem wam szczerze, że to nie jest za dobrze. O! Moje ulubione krewetki! Skupnę sobie jedną na resztę dnia, bo to będzie dużo sprzątania. Po całym mieszkaniu walają się brudne skarpetki. Mam na to sposób. Weź oto taką reklamówkę z brudną bielizną. Weź oto te skarpetki. Przepraszam, te pysiuli. Wsadź je. I udawaj, jakby gdyby nigdy nic się nie stało. Widzę, że również pani domu trzyma tutaj szampon. Powiem szczerze, to też nie jest produkt, który powinnyśmy trzymać w lodówkach, ale rozumiem, widać po włosach, często pani go używa. Widzę właśnie, że pani domu po prostu powinna użyć tej maseczki, bo chyba jest ślepa i nie widzi, jaki to jest burdel. Sok cytrynowy, zagarczonego cytrynowego, fajnie, fajnie. Po prostu to jest tak brudno, że ja mam ochotę sobie użyć ten sok cytrynowy na oczy, żebym nie mogła widzieć tego burdelu. Jeśli nie wiecie, jak ułożyć takie rzeczy, zapraszam was bardzo serdecznie na www.poradniki.perfekcyjne.masło.małgorzata.okulary.drama.pl i tam możecie znaleźć różne poradniki, którym mówię wam, jak ułożyć takie produkty. Więcej poradników możecie też znaleźć na Instagramie umudermood. Tam znajdziecie wiele poradników, z których możecie skorzystać. Twój kibel jest tak brudny, że już nie wiesz, co z tym zrobić? Ja też nie wiem.
Rodzina ma tylko 7 dni, aby posprzątać ten syf, który narobili przez kilkanaście lat. Kilka lat? Nie wiem. Zobaczymy, czy im się to uda. Czy im się to uda? W sumie to mam to w dupie. Ja wychodzę stąd. To jest tragedia. Ja tu nie mam ochoty dalej być. Ja mam to wyjebane. Oni mi płacą takie grosze, że niech oni tu sami siedzą. Niech sami sprzątają. Wy p***ajcie, ja sobie pójdę do... Wiecie gdzie sobie... Ja sobie pójdę do Polsatu. P***olcie się. Zamknęli mnie z...